Yennefer z Wengerbergu na Skellige doszło dalej. Do magicznej eksplozji, która zniszczyła sporą część puszczy i była związana z pojawieniem się Ciri. Geralt ruszył więc na wyspy, by dołączyć do czarodziejki i wspólnie z nią szukać śladów dziewczyny. Na miejscu okazało się, że druid Myszowór nie zamierza pozwolić czarodziejce na badanie zniszczonego lasu, ale z pomocą jarla Krahan Krayt udało się go przekonać. Szybko. Wytupy. Szukać skarbów. No, nie może. No, nie jest to skarbów. Dobrze. Dobrze.
Jesteś paskudny. Thank you.
Nie balastu, by płynąć prosto. No i równo. Może będzie tęcza.
Pogoda się zepsuje. Jedziemy! Co się? Masz swe kroki. Blady jesteś. Deszcz wczoraj popił. A więc wróciłeś. Chętnie się roz...
Szukam kogo. Nie z... Może. Chciałbym, żebyś ty... Bywaj. Grzeszy, proszę. Miecze chcesz wyklepać. A więc wróciłeś. Miałem rację, he? Chętnie się roz...
Bywaj. Przez pana noc.
ani północny, ani nilfgaardzki. Zmiażdżone nogi po katastrofie wykrwawił się na śmierć.
Strzelby mi tak to wytyło moją. No właśnie, ja to nic. Wyczerpaną i ranną Ciri znaleźli na bagnach chłopi. Zaprowadzili ją do barona, samozwańczego władcy Velen. Baron zaopiekował się dziewczyną, gdy ta wróciła do zdrowia, wyprawił ją do Nowigradu. Ej, pisaj. Pojechalibyśmy któregoś dnia do nowego. Adam, hej! Pomoc! Jakiego? Ty byle sukarni? A ty od razu tam. Thank you.
sam herb, jaki widziałem na zatopionym statku. Ślady są stare i zatarte. Kobieta z dzieckiem. Powłóczyli nogami. Spokojnie, chcę. Rawem kasał. Spójrz na. Gwałt. Weź to. Mnie. Irwif indat orifi. Nigdy dych in. A ty czego tu szukasz? Kobieta to zbrodniarz. Dziecko. Nie wiesz. Zbrodniarz. Co zrobiła ta? To rzecz króla. Dirglech. Ty. Nie pozwolę ani skrzy. Feli. Zginiesz! To dla mnie? Dziękuję. Daher Hedo. Powodzenia. Wedle słów Yennefer z Wengerbergu, na Skellige doszło do magicznej eksplozji, która zniszczyła sporą część puszczy i była związana z pojawieniem się Ciri. Geralt wyruszył więc na wyspy, by dołączyć do czarodziejki i wspólnie z nią szukać śladów dziewczyny. Na miejscu okazało się, że druid Myszowór nie zamierza pozwolić czarodziejce na badanie zniszczonego lasu, ale z pomocą jarla Krahan Krayt udało się go przekonać. Zaczekajcie! O co chodzi? Widzę, żeście człowiek w boju i podróżach zaprawiony, a mnie pomocy trzeba. Widzicie? Najpierw
Miejcie litość dla starego człowieka. Dużo. Będę musiał pożyczyć od rodziny. Gdzie szukać? W ruinach twierdzy na wschód. Po czym go poznam? To, że nie... Na imię ma Olwę. Wesoły, trochę zepleni. To powinno wystarczyć. Rozejrzę się. Gdzie? Jarl go ukaże za to zabójstwo. Przecież zabił jeńca. Nie. A pamiętasz, jak w zeszłym roku Jowę zleciał razem z koniem z Gwiftu? Blady jesteś. Też wczoraj popił. Podejdź bliżej, nieznajomy. Niżej nie podejdę. Witaj. Pokaż mi swój... Bywaj. Lepiej omijaj kłopoty, bo będziesz miał ze mną do czynienia. Nie szukaj guza, bo znajdziesz mnie. Czemu nie mogę kurde sterować guzą? Porta stwierdzenia mi szukam, kurde, łódki. Piękne. Nie ma żółtra, Karu, nie ma żółtego. Są tylko podłe załogi.
Skończmy to.
ci ochota? Thank you.
Próbowanie na wodzie jest bardzo niebezpieczne. Jest zwyczajna mgła. Ile mam czekać? Dychaj.
Skończmy to. Dalej.
nie może z automata.
super, dziękuję. Złamany już po to... Pomocy! Ratunku! Zabieraj się stąd! Yennefer z Wengerbergu na Skellige doszło do magicznej eksplozji, która zniszczyła sporą część puszczy i była związana z pojawieniem się Ciri. Geralt wyruszył więc na wyspy, by dołączyć do czarodziejki i wspólnie z nią szukać śladów dziewczyny. Na miejscu okazało się, że druid Myszowór nie zamierza pozwolić czarodziejce na badanie zniszczonego lasu, ale z pomocą jarla Krahan Krayt udało się go przekonać. Nie, nie, się dobrze kończymy to nagrywanie. No, ale ja się wrócę do serca.